Oczywiście jest tematycznie Mieszkowice dawniej i dziś. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Spotkanie z panem dietetykiem Oskarem Lajtkiem. Dzisiejsza impreza jest zrobiona przez grupę kulinarną. Moje wspaniałe dziewczyny siedzą razem. Życzę udanej imprezy. Słuchajmy, czego się nauczymy przy fajnym, miłym stole. Dziękuję bardzo. Przedstawię dzisiaj państwu podstawy dietetyki. Omówimy takie ogólnikowe pojęcia, żebyśmy wiedzieli również, co będziemy omawiać na kolejnych wykładach. Omówię, co to jest dieta, czy mamy wchodzić na okres dietetyczny, czy może jakieś lżejsze alternatywy odnośnie diety zdrowych nawyków żywieniowych. Oskar Najdek, jestem dietetykiem, jestem trenerem personalnym, trenerem online. Celem dzisiejszego spotkania było uświadomienie osobom zgromadzonym zdrowych nawyków żywieniowych, uświadomienie błędów, które popełniają na co dzień podczas odżywiania. Takie błędy popełnia każdy. Jeżeli nie jesteśmy ich świadomi, takie błędy popełnia każdy. Przedstawiłem kilka wskazówek, które pomogą nam w codziennym funkcjonowaniu, w lepszym samopoczuciu. Wiele popularnych diet właśnie opiera się na założeniach nie mających żadnego potwierdzenia naukowego. Wiele z tych diet wyklucza spożywanie pokarmów określonego typu, naszych ulubionych przekąsek. Nie o to w tym chodzi. Najważniejsze, żebyśmy w tej naszej diecie trwali jak najdłużej, żebyśmy się nie męczyli i wtedy osiągniemy nasz zamierzony rezultat. Chodzi o czekoladę, chleb, na przykład czy ser. Jak najbardziej od czasu do czasu możemy spożywać takie pokarmy, żeby zaspokoić swoje kubki smakowe. Jeżeli chodzi o potrawy na dzisiejsze spotkanie z panem dietetykiem, przygotowaliśmy potrawy dietetyczne tak naprawdę, bo były to pierogi z mąki orkiszowej, pierogi ruskie z mąki orkiszowej i pierogi z kaszy gryczanej z pieczarkami z mąki pszennej. Oprócz tego oczywiście dołożyłyśmy swoje potrawy, takie jak gzika z ziemniakami pieczonymi w piekarniku, jak placki ziemniaczane, czy kluski janosikowe, tak zwane karczany. Koleżanka nasza oczywiście nie odpuściła, bo jest świetną kucharką. No i karczany i placki ziemniaczane to jest jej pomysł i koniecznie chciała się pochwalić, tak? Karczany wyglądają w ten sposób. To są właśnie kluski janosikowe z tartych ziemniaków surowych i gotowanych, nadziewane pieczarkami, cebulką, kapustką. No placki ziemniaczane takie typowe, chociaż też w środku jest kapusta kiszona w tych plackach. No a gzika typowa poznańska z czosnkiem, z cebulką, z czosnkiem, z ogórkiem surowym, serek i jogurt, bo ma być dietetycznie. Ziemniaczki pieczone w piekarnikach, wszystko smaczne, przyjemne. Panie bardzo, bardzo ładnie się tutaj spisały, jeśli chodzi o dzisiejsze posiłki. Częściowo posiłki były przygotowywane według moich bardziej zdrowych przepisów, zdrowszych wariantów codziennego domowego jedzenia, ale również zdarzyły się i takie, które codziennie można zastać na polskim stole, ale takie wybraliśmy zdrowsze produkty, które można od czasu do czasu sobie podjadać. Jak panu smakowały? Wyśmienite. Uważa pani, że to, co dietetyk powiedział, wy już stosowaliście, wiedziałyście, czy to było coś dla was nowego? To znaczy tak, jeżeli chodzi o pierogi z mąki orkiszowej, tak zwane ruskie, to było zalecenie pana dietetyka, bo chciał się na tym oprzeć. To są typowe pierogi dla cukrzyków i po prostu to faktycznie wiedzieliśmy, że to robimy na pewno, taka była konieczność. Uzgodnił pan ze mną też gzikę z ziemniakami pieczonymi w piekarniku, bo jest to też dietetyczne, nie ma tłuszczu, każdy może to zjeść, nikomu nie zaszkodzi. Pozostałe potrawy, no to nie uzgadnialiśmy, wręcz pytałam pana, czy się do tego odniesie. Powiedział, że no niekoniecznie chce się odnosić, to jest smaczne, wspaniałe, pyszne. Nasza koleżanka Stasia po prostu chciała pochwalić się czymś nowym, pokazać coś nowego, no i na to przystałyśmy oczywiście. Ale pan stwierdził, że no jeżeli mam mówić o dietetycznych potrawach, to nie będzie wchodził w tłuszcze, bo to by się nigdy nam to spotkanie nie skończyło. A to wiadomo, że musimy małymi kroczkami, po troszkę, nie wszystko na raz. Większość potraw, które dzisiaj były serwowane, one na co dzień w Mieszkowicach są robione przez gospodynię, przez panie z Mieszkowic? To znaczy tak, jeżeli chodzi o gzikę, to jest to potrawa poznańska,
A ponieważ jest tu troszkę pań z poznańskich terenów, na naszym terenie są to dzieci poznaniaków, więc ta potrawa u nas się zdarza na stole. Ja sama to w domu robię, mamusia moja była z poznańskiego, więc sama stosuję gzikę w domu, sporadycznie, ale robimy ją, bo jest to coś innego. Jeżeli chodzi o te kluski z surowych ziemniaków, też znam, bo mamusia w domu też robiła w dawnych czasach, jak mieszkałam, ale troszkę w innym wydaniu i nie były one nadziewane. Natomiast z tego, co się orientuję, to pierogi panie tu robią rewelacyjne w różnym wydaniu i no akurat pani Stasia nasza, która nam jest nawet tutaj obok, pani Stasia nam pokazywała, uczyła nas, to po prostu była kucharką i jest kucharką dalej i pomaga wszystkim, to potrzebuje coś ugotować, więc ona ma tak szerokie spektrum różnych potraw, że my chętnie się od niej uczymy i chętnie od niej przyjmujemy różne informacje. Generalnie takie jeszcze podsumowanie małe, co mógłbym do tego dodać. Komponujmy więcej posiłków mniejszych, to jest chyba wszędzie już wyróżniane, ale generalnie skupiajmy się na proporcjach węglowodanów, białek i tłuszczy w każdym posiłku. Nakładajmy sobie mniejsze porcje, ale dokładajmy, jeśli zgłodniejemy. I jeszcze taka jedna rzecz. Bardzo łatwo można pomylić pragnienie z uczuciem głodu. Jeżeli czujemy głód, polecam najpierw wziąć jednego-dwa łyki wody, odczekać 10 minut i zobaczyć, czy jesteśmy dalej głodni. To jest bardzo łatwo można pomylić. Dziękuję bardzo.